Siemano, z tej strony Piorun, naczelny inżynier tej miejscowości. A dzisiaj pojeździmy sobie trochę rockriderem. Nagrywam z kamerki sportowej Tracer, którą znalazłem na śmietniku z całym zestawem mocowań do auta, do roweru, do kasku, do wszystkiego. Więc sobie trochę polatamy rockriderem. A żeby wam, moi widzowie, było fajniej, to się tyleczko rozpędzimy. Teraz wam pokażę, co to tyle potrafi, jak się dobrze wciśnie. I już mamy na blacie 30. 35. 37. Szósteczka. O, ja pierdzielę, ciśnie. Dajesz. 38,5. Nie da rady więcej. Dobra. Się zwahałem, ale z tego, co mi pokazywał licznik rowerowy w telefonie, na podstawie odczytu GPS satelity miałem 41,5 km na godzinę. O, na oponach Continental Race King 2,20 cala. Słuchajcie, zasłonię na chwilę, bo ktoś jedzie. I powiem szczerze, nie sądziłem, że na takich kapciach jestem w stanie się tak rozpędzić. Dobra. Pan sobie przejechał. Powiem szczerze, 41,5 km na godzinę to jest niezła prędkość. Powiem szczerze, na kapciach 2,20 cala Continental Race King, naprawdę, szacun. Wow, powiem szczerze, wiecie co, ja chcę rozpędzać się powoli, ale nie tak momentalnie. A wiecie co, zrobimy sobie mały offroadzik, gadam o tym offroadzie, ale nie ma żadnych tak konkretnych filmów, a teraz będziecie mieli. Proszę bardzo, teraz będzie offroad. Sobie zmienimy przykładnie na odpowiedni bieg. To jest mało uczęszczana droga, to nikt sobie nie chodzi, więc będziecie widzieli doskonale. Powiem wam szczerze, chciałem wam pokazać, ile ten rower jest w stanie wyciągnąć. I powiem szczerze, jestem bardzo miło zaskoczony. 41,5 km na godzinę to według mnie jest niezły wynik. Sprawdzę sobie tylko ustawienie kamery. Nie no, fajnie nagrywa, wszystko ładnie widać, ok. Czyli wszystko jest dobrze. Wiecie, bo chciałem sprawdzić, czy naprawdę wszystko dobrze tam jest ustawione. To jest kamerka znaleziona na śmietniku razem z całym wyposażeniem. Działa, tylko jest bateria do wymiany. Bateria trzyma około 2 godzin, a powinna przynajmniej 4. Proszę, z
specjalnie dla was, moi widzowie, jak się jeździ NTB Offroad. Wiecie, powiem wam szczerze, nie wiem gdzie jadę i mam gdzieś tam. Mam być NTB, jest NTB. Wszędzie skakać można. Teraz to jest prawdziwy off-road. Tu jest jakaś ścieżka. A, to jest kapliczka. No dobra, lecimy.
Wiecie, ja też nie będę nie wiadomo ile tu cisnął, bo to nie o to chodzi, żeby skatować pod zespoły, ale żeby się dobrze bawić. Wiecie, bo nie problem jest skatować pod zespoły świeżo nasmarowane. Aż mnie korci, wiecie co? Jestem ciekaw, czy dam radę. O, na dzień dobry już się zatrzymałem. Niezłe kije. To jest właśnie offroad. Fajna zabawa. Łapiemy stery w pozycji H, czyli jak najszerzej możecie, i przesuwamy się na bok. Ale fajna skajazda. Myślę, że to nam jeszcze gorzej, bo dzikie były. Trzeba wrócić na ścieżkę, bo nie idzie po tym jechać. Uwaga, będzie trzęsło. Tak się właśnie uprawia MTB. Offroad. To jest tak przeryte przez zwierzęta, że ja jadę jakbym jechał po polu. Nareszcie ścieżka dla człowieka. Liście kręci, nic takiego. No to widzieliście, jak się jeździ stylem NTB offroad. No czekajcie, wyjmę go sobie, bo mnie ten dźwięk irytuje. Chodź ustawię. No. O! Deczko się zgrzałem, ale dlatego, że zwierzęta strasznie pożyły ten las i jedzie się jakby po polu minowym, po wybuchach. Jakby leje były wszędzie. Powiem wam szczerze, naprawdę ciężko. Nawet jak macie takie kapcie 2,20 cala, to jak zwierzęta poryją las, to 7 potem możecie wybrać.
Jeżeli ktoś myśli, że będę rył teraz rowerem na tym sypkim piachu, to jest w błędzie. No nie po to czyściłem, żeby teraz wszystko zabrudzić na nowo. Zobaczcie, jakim trzeba być specjalistą, żeby jechać po sypkim piachu i się jeszcze nie zakłócić. Technika jest prosta. Jedziemy bardzo powoli i przynajmniej ruszamy kierownicą co chwilę na boki, żeby złapać przednim kołem non-stop przyczepność. Teraz będziemy przejeżdżać pod linią 400 kV. Proszę bardzo, tak to wygląda. O. Ale echo. A. Niezłe echo. O kurde, ile komarów. Dobra, zwalamy, nie? No i sypki piach. No, zakopałem się. No to już był zbyt sypki. Nie dałem rady skontrolować, ale już jak złapałem lekką zieleninkę, przyczepność. O, w kopiec wjechałem. Dlatego mi się koło ostrzyło. I co teraz? Robicie coś takiego. Per, 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 per. O, dziękuję bardzo. Jesteśmy. Jesteśmy już na lasku w Celestynie. O, powiem szczerze, zgrzany jestem. Niezły wysiłek. Ktoś powie, ale ci na jednym kole. Wyczyn nie wyszedł, to nie był wyczyn, to była specjalna korekta kursu. Jak chcecie zobaczyć, jak się na przednim kole staje, to patrzcie teraz. Ale nie na takim piachu sypkim. Patrzcie, co robi. No musiałem wyhamować, bo widzicie sami drzewa. A ja nie mam przywalić drzewo. Dzwonię dlatego, bo jak dzikie zwierzęta są jak dziki łosie, to jak usłyszą dzwonek, to spierdzielają.